Siemanko, witam Was na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dość istotnemu elementowi maszyn WaterJet, a mianowicie co to jest ścierniwo. Tutaj przed sobą mam 5 szklaneczek, w których znajdują się ścierniwa różnego rodzaju. I tak, od mojej lewej strony mamy garnet. Piasek kwarcowy, korund albo kurund, korund, granulat szklany i oliwin w kolorze takim fajnym, zielonkawym. Ścierniwo jest istotnym elementem w maszynach WaterJet, bo jak wiecie, woda jest tylko nośnikiem i od jakości ścierniwa zależy jakość, prędkość skrawanego materiału. W obróbce najbardziej cenionym ścierniwem jest takie, które ma dużą twardość, wysoką gęstość i izometryczny kształt, czyli ma dużo ostrych krawędzi. Podstawową klasyfikacją ścierniw będzie ich pochodzenie. I tak, tutaj na stole mamy dwa ścierniwa pochodzenia syntetycznego, a jest to elektrokurund i granulat szklany. Reszta, czyli piasek, garnet i oliwin, są pochodzenia naturalnego. A teraz kilka słów o każdym materiale. Elektrokorund, bardzo twardy minerał, ustępuje jedynie diamentowi. Chemicznie stanowi tlenek glinu, niekiedy z domieszką żelaza, chromu oraz tytanu. Ze względu na swoją twardość nadaje się w produkcji materiałów ściernych. Głównie stosowany w przemyśle zbrojeniowym do cięcia twardych materiałów, takich jak pancerz. Piasek kwarcowy. Kwarc jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie minerałem. Był pierwszym ścierniwem stosowanym w cięciu i czyszczeniu. Oliwin. Piasek oliwinowy jest ścierniwem dużo droższym od piasku kwarcowego i rzadziej od niego stosowanym. Zaletą tego ścierniwa jest brak pylenia krzemionkowego, co umożliwia jego stosowanie w obróbce strumieniowej na sucho, bez osłony wodnej. Stosuje się go do cięcia szkła, ponieważ ogranicza powstawanie odprysków. Garnet. Garnet to najbardziej popularne ścierniwo wykorzystywane w technologii hydrostrumieniowej. W przyrodzie występuje wiele odmian garnetów, różniące się składem chemicznym. W wyniku tego przyjmują różne barwy. Garnet najczęściej jest odpadem w pozyskiwaniu innych minerałów. Granulat szklany. Przetopiony kwarc do postaci regularnego kształtu kuleczki. Zazwyczaj stosowany do kuleczkowania w procesie czyszczenia. Przygotowałem dla Was tabelę, która porównuje kilka aspektów tych oto ścierniw. Dam Wam chwilkę, żebyście mogli się z tym zaznajomić. Wystarczy tej części teoretyczno-opisowej. Czas sprawdzić ścierniwa w akcji, a w tym pomoże mi Kamil, który przedstawi nam, na czym będzie polegał ten test. Zapraszam. Cześć, za chwilę przeprowadzimy test, który będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich będzie polegał na zmierzeniu przepływu ścierniwa, dzięki czemu uzyskamy gęstość nasypową. Będzie to jedyny parametr, który będziemy uwzględniać w oprogramowaniu. Będziemy go zmieniać w tym celu, aby porównać zdolność tych różnych ścierniw, które tutaj przygotowaliśmy, do obróbki w porównaniu do garnetu. Wyniki testu możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Drugi etap testu będzie polegał na wycięciu poszczególnych elementów przy użyciu każdego ze ścierniw. W tym celu przygotowaliśmy taki program. Jest to trójkąt, który składa się z trzech różnych krawędzi cięcia. Mamy uwzględnioną jakość pierwszą, trzecią oraz piątą. I sprawdźmy, co nam z tego wyjdzie.
Czas na podsumowanie. Celem naszego testu było sprawdzenie, czy można ciąć innym ścierniwem niż garnet. Okazuje się, że tak, można. Nasz test dotyczył tego konkretnego materiału, a jest to stal nierdzewna o grubości 10 mm. I każde ścierniwo sobie z tym poradziło. No, nie do końca, bo piasek kwarcowy i granulat szklany miał problem z pierwszą jakością. Trzeba było dwukrotnie przejechać, ciąć maszyną, aby doszło do pełnego przecięcia. Dopiero kiedy Kamil zmienił coś w ustawieniach, zmienił indeks, co sprawiło, że dwukrotnie spowolnił maszynę, byliśmy w stanie to przeciąć za pierwszym razem. Korunt bardzo szybko zużywa elementy maszyny, takie jak na przykład głowica. Korunt używa się tylko w sytuacjach, kiedy trzeba przeciąć naprawdę twardy materiał i nie liczymy się z kosztami. Po prostu robota musi być zrobiona. Tylko w takich sytuacjach używa się korundu. Ale piasek. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest idealnym medium do cięcia. Tanie, ogólnodostępne. Więc przyjrzyjmy się mu bliżej. Godziny pracy maszyny w bardzo prosty sposób możemy obliczyć i z garnetem jest to 89 zł. W przypadku piasku jest to 64 zł. Wydawałoby się, o kurczę, taniej, biorę. Ale nie do końca. Aby wyciąć w tej samej jakości, musimy podwoić czas, czyli podwoić koszta. I już nie 64 zł, tylko 128 zł wychodzi nam, aby wyciąć ten sam element piaskiem w porównaniu do garnetu. To nie jest jedyny aspekt, dlaczego nie używa się piasku. Kolejnym jest to, że jest hydroskopijny, czyli pochłania wilgoć. Załóżmy sytuację, kupujecie 2, 3, 4 tony piasku już na zaś, żeby Wam starczyło na długo i okazuje się, że w Waszym pomieszczeniu jest wilgoć. Piasek to wciąga i wtedy powstają bryły, ciężko je skruszyć, już nie ma tej odpowiedniej gradacji, co za tym idzie, blokuje Waszą tubę i musicie przerywać pracę i czas pracy się wydłuża. Używając dwa razy więcej piasku na tą samą robotę, analogicznie dwa razy szybciej musicie przeprowadzić serwis maszyny, które generują dodatkowe koszta. No, to jest kolejny aspekt. Ostatnim aspektem, moim zdaniem ważnym, jest jakość wyciętego elementu i możliwość powtarzalności tego procesu. Garnet, jak producent przewiduje, daje tą gwarancję, a piasek już nie. Tutaj na przykładzie tej próbki widać, że powstaje dosyć spory stożek. Więc Omax wiedział, co robi, wybierając garnet, a nie żadne inne ścierniwo. Jest to idealny balans pomiędzy jakością, prędkością, powtarzalnością i wszelakimi innymi aspektami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, zapraszam na dół do działu komentarzy. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. No, a na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!